Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Julianko, a to jest Watch Dogs i witam was w pierwszym odcinku z tej gry. Myślę, że w dzisiejszym odcinku nie będziemy wykonywać misji, tylko sobie trochę pogadam o moich wrażeniach, o moich oczekiwaniach, jeśli chodzi o tę grę. I to, co mi się w niej najbardziej podoba, ponieważ powiem wam, że tę grę strasznie porównuję do GTA, no nie oszukujmy się, ale to jest wszystko strasznie podobne tutaj do GTA. Tyle, że muszę wam powiedzieć, że ja GTA San Andreas poznałem jako dziecko, jeszcze u kuzynów pamiętam, jak grałem w tą super świetną grę. I można powiedzieć, że gdy kolega mi zainstalował San Andreas, to jedyne co tam robiłem, to można powiedzieć, że skupiałem się na tym, że kradłem samochód, jeździłem sobie po mieście, uciekałem przed policją i to właśnie mi się podoba również w Watch Dogsie. Staram się wam pokazać, tutaj mamy pięknego Mustanga, to nie jest Mustang, ale strasznie podobny, jest w ogóle w tej grze, nie ma samochodu, jakiś strasznie podobny. Tutaj mamy zlecenie, żeby gościa zabić, tam hakera, jakiegoś coś z tego. Kasa zawsze za to możemy dostać, ale ja tego nie będę robić, ponieważ nie chcę się dzisiaj tym parać. Tylko znajdę jakieś skrzyżowanie, coś, jakąś uliczkę, gdzie będzie pełno ludzi. Trochę postrzelamy i mniej więcej wam pokażę, jak to wygląda, jeśli chodzi o ucieczkę przed policją. Dobra, ja mam tutaj taki karabinek. Dobra. Dobra, widzicie, gościu ma taki czerwony trójkącik nad głową, to znaczy, że dzwoni po policję. Ja, zabijając go już, zdaje się na to, że policja po prostu straci z nim kontakt i nie będzie mnie szukać. I teraz na minimapce widać procent oraz takie miejsce, gdzie szuka mnie policja. Jeśli uda mi się zwiać przed tym, ucieknę policji, po prostu mnie nie zlokalizuje. A teraz, jak widać, po prostu policja mnie odnalazła. Mam drugi stopień, może pod minimapką jest pokazany stopień, jaki po prostu policja mnie ściąga, ściga. Gdzie policja? Gdzie jest policja? No dalej, 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 chodźcie. Okej, mogę strzelać do nich wtedy tutaj. Okej, mam trzeci stopień, jak widzicie. Teraz będzie już trudniej. Też chciałem, żeby mieć trzeci stopień, dlatego zacząłem do nich strzelać. Okej, mamy trzeci stopień, jak widzicie, jest ich mnóstwo teraz. I helikopter jeszcze na minimapce widać. On będzie mnie oświetlał, gdyby była noc, to byłoby mnie lepiej widać po prostu. A to by mi przeszkadzało. Okej, zamkniemy sobie tutaj. No zobaczcie, właśnie naciskając Q, powodowałem, że jedna z policji została wyeliminowana. I to mi się właśnie w Watch Dogs się podoba, że w ten sposób możemy sobie policję eliminować, a w San Andreas, niszcząc po prostu pojazdy policji, zdawaliśmy się tylko i wyłącznie na to, że po prostu, kurde, teraz musiałem się skupić, sorry, że po prostu zdawaliśmy się na to tylko i wyłącznie, że zdawaliśmy się na kolejną gwiazdkę. No i to było po prostu nieprzyjemne, to było nieprzyjemne. Okej, zgubiłem ich mniej więcej. No, trzecia gwiazdka, że tak, a czy trzeci poziom ścigania policji, że tak powiem, wam wytłumaczę. No jest już trudny. Nie chciałem wam pokazywać za bardzo czwartego stopnia, ponieważ czwarty stopień tylko raz mi się udało zdobyć. I przed nim jest naprawdę, uwierzcie mi, strasznie, ale to strasznie trudno uciec, bo wtedy oni zakładają różne blokady na drogi. Zakładają wszelkie rzeczy typu takiego jak na przykład kolczatki i robią mury. Więc to jest straszne utrudnienie i powiem wam, że to jest naprawdę już takie nieprzyjemne aż momentami. Trudne, na pewno jest trudne, muszę to zaznaczyć, że jest trudne. Zajrzyjmy sobie na mapkę, bo dzisiaj nie będziemy robić misji, dzisiaj się chcę skupić tylko i wyłącznie na tej policji, tak trochę wam powiedzieć, moje oczekiwania. Ja ogólnie, szczerze powiedziawszy, sądziłem, że gra będzie słaba, bo jakby nie patrzeć, to no, mi się średnio widziało. Ja oglądałem po prostu filmy na YouTubie i... Co to było? Okej, nie chcę tam jechać. Tu mamy sklepik z bronią. Już sobie broń kupiłem, mam pistolet z tłumikiem bodajże jeden. No i ten karabin, który mieliście już szansę zauważyć. Tutaj nie mogę. Okej. Czy mogę, czy nie wiem co tam było. Szukam sobie jakiegoś miejsca, gdzie mógłbym kasę zarobić. O, tutaj jest coś. Okej. No to jedźmy tam. Przejdziemy się. Daleko to jest? 300 ponad metrów, to blisko. Dobra. Widzicie, że są naprawdę mamy... Ogólnie fajnie mi się podoba to, że w GTA jesteśmy gangsterem. Jakby słyszałem, że w Watch Dogs jesteśmy hakerem, to mi się jakoś tak, że tak powiem, średnio
dobrze kojarzyło. Mówię, kurde, hakerem, co takiego fajnego. Ale tu powiem wam, że oni sobie fajnie to wymyślili pod tym względem, że haker ma tutaj ogromny wpływ na policję. Mamy naprawdę wielki wpływ na policję i to mi się podoba. Ok? Go. Biegniemy. Ale kurde, to wyścig jest czy co? Mam zbierać to czy nie? Zbierać? No bo mi się już skojarzył Resident Evil. Dobra, dobra, dobra. Tu jeszcze są pieniążki. Tu jest. Tam są kolejne. Tu kolejne. Okej. Okay. Nie no, dobra. Tylko długo niech nie będzie, króciutko. Chcę króciutko. Taki wyścig, nie? Forse. Okej. Okay. Co daje mi to? Czas, czy jak? A chcę się wycofać? Bo nudno się zaczyna robić. Co jest? What? Aha, dobra. A czy tego mamy zbierać? Czy zbierać? Już nie wiem. Tutaj. Tutaj. Dobra. Okej. Okay. Normalnie Mario. Kiedy jakiś sens właśnie tak samo Mario zrobili. Ale przynajmniej raz były podobne rzeczy, tam były podkowy i jakby tam były ostrygi. Tam jeszcze musieliśmy te robić, ale to takie wiecie. Nie wiem, tak średnio mi się podoba. Nie wiem, może jakaś kasa będzie dużo za to, to... Dobra. Nie chcę więcej. Okej, okay, czyli tak to wyglądało, a jak z kasą? Dostałem jakąś kasę? Chyba tak, nie? Czy tylko było na rekord? Jak na rekord, to lipa. Weźmy sobie ten samochód. No i dobrze, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jeśli chodzi właśnie o to, to powiedziałem wam, co mi się najbardziej podoba w tej grze. I jeśli chodzi o moje oczekiwania i wnioski, to też wam powiedziałem, ponieważ moje oczekiwania były jako tako dobre. Spodziewałem się dużo od tej gry. Gdy ją zobaczyłem na YouTubie, mi się średnio podobała, ale gdy zagrałem, to powiem wam, wniosek jest taki. Misje mi się średnio podobają, to jest gra typowo skradankowa, ale jeśli chodzi o naprawdę styl jazdy, styl walki, to mi się podoba naprawdę, na wysokim poziomie jest. I to byłoby tyle, ja się z wami żegnam, na razie, cześć!